Witajcie. Dzisiejszy film opowiada o mistycznych stoliwach rozsianych po całym świecie. Wielu twierdzi, że stoliwa to po prostu naturalne formacje będące wynikiem milionów lat erozji i procesów geologicznych. Jednak co jeśli to nie jest jedyne wyjaśnienie? A co jeśli te góry to ogromne pozostałości prastarych drzew zamrożonych w czasie, ściętych za wieczną walkę o władzę nad niebem i ziemią? Tak, dobrze słyszeliście. Prastare pniaki, które wznoszą się ku niebu jak strażnicy odwiecznej mądrości, gotowi ujawnić swoje sekrety tylko najodważniejszym odkrywcom. Właśnie w dzisiejszym filmie opowiemy, co naukowcy mają do powiedzenia na temat tych niesamowitych gór i wysłuchamy opinii zwolenników hipotezy prastarych drzew. Według pewnej wersji miłośników historii alternatywnej, te są niczym innym jak skamieniałymi pniakami gigantycznych drzew. Zgodnie z tą wersją niektórzy ludzie są przekonani, że las, który rośnie teraz na Ziemi, to tylko małe krzaki, nawet jeśli osiągają 30 metrów wysokości. Natomiast wcześniej na Ziemi rosły gigantyczne rośliny. Ostatecznie nie ma w tym nic dziwnego. Wiele osób wie, że kiedyś na naszej planecie istniały reliktowe lasy i były one wielokrotnie większe od obecnych. Tylko że to nie uspokaja zwolenników tej wersji i dalej twierdzą, że drzewa były nie tylko bardzo duże, ale wręcz gigantyczne. Pokazują mniej więcej takie zdjęcia ze stwierdzeniem, że te sekwoje są małe w porównaniu z ówczesnymi drzewami. Te ogromne sekwoje zostały zniszczone w barbarzyński sposób w XIX wieku. Sądząc po średnicy pnia, takie drzewo może mieć około 100 metrów wysokości lub nawet więcej. Tylko że znowu, zgodnie z tą wersją, te drzewa nie były aż takie duże. Naprawdę duże drzewa miały osiągać wysokość dziesiątki, a nawet setki razy większą. Po internecie krąży wersja, że pniaki tych gigantycznych drzew można znaleźć na całym świecie. Najbardziej uderzającym przykładem pniaka jest tak zwana diabelska wieża. Znajduje się w stanie Wyoming w Stanach Zjednoczonych. Ogromny bazaltowy filar pośrodku równiny o złowrogiej nazwie diabelska wieża od ponad 100 lat przyciąga do Wyoming wspinaczy z całego świata. Tylko że przy wysokości zaledwie 386 metrów niewielu śmiałków pokonało to wyzwanie. I jak tu można wierzyć w jakikolwiek mistycyzm? Jak potraktować diabelską wieżę jako 6-kilometrowy pień, to można sobie wyobrazić, że przyroda na Ziemi była równie piękna i mistyczna jak w filmie Avatar. Skała składała się nawet z sześciokątnych filarów, które ściśle do siebie pasują, tworząc gigantyczną skałę. Pochodzenie tego wyjątkowego obiektu jest owiane tajemnicą i grubą warstwą kurzu. Według naukowców ta diabelska wieża to nic innego jak pozostałości imponującego pasma górskiego, które poniosło druzgocącą klęskę w walce z czasem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 200 milionów lat temu wielkie równiny znajdowały się w pełni pod wodą. Magma, która dostała się do warstwy dna morskiego z kipiących wnętrzności Ziemi, stała się impulsem do powstania kolumny bazaltowej. Z czasem morze, które tu panowało, opadło, odsłaniając formacje bazaltowe, które kiedyś formowały się na samym dnie. A czas, bezlitosny dla wszystkiego, co żywe, a nawet i nieożywione, razem z erozją był sprzymierzeńcem i zniszczył nawet bazalt. Za tą wersją przemawiają też fragmenty skał rozrzucone tu i ówdzie wzdłuż całej podstawy tej majestatycznej wieży. Kawałki opadły, ale sam fundament, jakim jest gigantyczny kamienny filar, nadal zadziwia i stymuluje wyobraźnię turystów z całego świata. Jest jeszcze inna wersja pochodzenia diabelskiej wieży. Mniej prawdopodobna, ale równie urzekająca swoją mistyczną aurą. Prawidłowy kształt skały sugeruje, że ktoś wykonał na niej dobrą robotę. I to nie tylko natura. A ponieważ ludzie w tamtych czasach nie byli w stanie wznosić takich konstrukcyjnych obiektów, w ludzkim umyśle rodzi się idea interwencji sił najwyższych. Oczywistym jest, że Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Obiekt jest zbyt ponury i złowrogi, aby mógł być owocem boskiej interwencji. Z kolei diabeł? Indianie, którzy mieszkali w pobliżu, uważali diabła za gospodarza tej niesamowitej góry. W świadomości tubylców rezydował on na samym szczycie, dzięki czemu miał zdolność wywoływania grzmotów i błyskawic, bezlitośnie uderzając ludzi ognistymi strzałami. Prawdopodobnie przez kilka stuleci pioruny pochłonęły życie wielu ludzi, a Indianie ochoczo dzielili się swoją wiedzą z pierwszymi białymi osadnikami.
Odchodząc od prymitywnych wierzeń z jakiegoś rodzaju wszechmocnego diabła, który znalazł schronienie na szczycie majestatycznej góry, wyobraźnia ludzi zaczęła szukać natury tych tajemniczych anomalii świetlnych, które regularnie pokazywały się na szczycie w kontakcie z obcą cywilizacją. Uznali górę za platformę do lądowania obiektów latających z innych planet. Ta dziwna wersja rozpowszechniła się po wspaniałym filmie Stevena Spielberga Bliskie spotkania trzeciego stopnia, w którym UFO ląduje właśnie na tym szczycie. Wysokość wieży wynosi 386 metrów, czyli więcej niż słynny Empire State Building w Nowym Jorku, ale według standardów wspinaczkowych nie ma w tych liczbach niczego nadzwyczajnego. Pokonywano bardziej znaczące wysokości. Utrudnieniem w przypadku diabelskiej wieży są jej strome ściany. Wejście na szczyt jest nie tylko trudne, ale niesamowicie trudne, a powrót jest jeszcze większym wyzwaniem, bo zejście jest bardzo wymagające. Ponadto nadal istnieje niebezpieczeństwo spadających głazów z dużych wysokości. Każda próba zdobycia tego szczytu nie do zdobycia wiąże się z ogromnym zagrożeniem życia. Pionierem był jeden z okolicznych mieszkańców, ale miało to miejsce w odległym XIX wieku. Aktualnie nie ma możliwości potwierdzenia tej informacji. Prawie 100 lat później, w 1938 roku, ten wyczyn powtórzył Jack Durance. Diabelska wieża nie jest jedynym stoliwem, które wygląda jak gigantyczny pień. Oto kilka innych przykładów wspaniałych i pięknych gór, które mają wspólną nazwę Stoliwa. Góra Roraima, Wenezuela. Roraima rozciąga się z południa na północ na długości aż 14 km. Znajduje się na terytorium trzech państw. Całkowita powierzchnia Stoliwa to około 31 km2. To najprawdziwszy punkt przecięcia się Wenezueli, Gujany i Brazylii. Stoliwo w Kapsztadzie, Republika Południowej Afryki. Góra wznosi się 1085 metrów nad poziomem morza. Jej powierzchnia jest jakby ścięta ostrym nożem. Ciężko to sobie wyobrazić, ale to gorący wiatr Afryki wypolerował szczyt na tę płaskość. Skład góry to gruboziarnisty piaskowiec oraz kwarcyt. Jej zbocza porastają zielone krzewy oraz lasy, które zamieszkują rzadkie gatunki flory i fauny, z których wiele ma charakter endemiczny. Góra Ben Bulben w Irlandii. Wysokość to 526 metrów. Formacja powstała około 320-360 milionów lat temu, a jej masyw zbudowany jest z wapieni i mułowców, które układają się warstwami. Pozostaje jedynie pytanie, jak powstają te skamieniałe drzewa. Skamieniałe drzewo to skamielina. Powstaje, gdy materiał roślinny zostaje zakopany pod osadami, gdzie jest chroniony przed rozkładem przez tlen i organizmy. Okazuje się, że stojący pod gołym niebem pieniek nie będzie w stanie skamienieć ze względu na działanie tlenu, mikroorganizmów i opadów atmosferycznych. A co dopiero już gigantyczny pień. Skamieniałe drewno to skamielina, drewno z drzew, które rosły w minionych epokach geologicznych, zastąpione różnymi minerałami krzemionkowymi. Chalcedon, kwarc lub amorficzny opal. Jednocześnie struktura drzewa często zachowuje się w bardzo dobrym stanie, na przykład dobrze widoczne są słoje wzrostu. Poza tym pniaki muszą też mieć korzenie. Nie ma pniaków bez korzeni, więc reliktowne pniaki też powinny mieć korzenie, a do tego kamienne. Jednak takich pniaków wśród stoliw jeszcze nikomu nie udało się znaleźć. Stoliwo to taka góra, której wierzchołek jest ścięty i przypomina powierzchnię stołu, czyli inaczej płaski stół. Zwykle składają się ze skał osadowych i mają strome zbocza. Niektóre stoliwa posiadają płaski wierzchołek pokryty utwardzoną skorupą z lawy wulkanicznej. Płaski szczyt powstaje zwykle w wyniku denudacji, czyli erozji i wietrzenia. Dobrym przykładem formowania się stoliw jest płaskowyż Putorana na Syberii. Formy takiego krajobrazu znajdują się nie tylko na naszej planecie, można je spotkać również na Marsie. W wyniku procesów tektonicznych zachodzących podczas działania superwulkanu, lawa podnosiła się jednocześnie w kilku miejscach i utworzyła warstwy, które się utwardzały, a na nich pojawiały się coraz to nowsze warstwy. Właśnie te warstwy leżały na płaskiej powierzchni Ziemi, więc lawa się rozprzestrzeniała, będąc w stanie ciekłym niczym woda. I wówczas utworzyła się przez to ogromna płaska powierzchnia. Procesy te trwały długo, a przyszłe kaniony wzniosły się coraz wyżej. Jednak stopniowo procesy się wyciszały, a wydobycie lawy w końcu ustało i cała ta masa, zamieniając się w bazalt, zastygła.
Padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, a woda gromadziła się w małych dołkach i zagłębieniach, tworząc stopniowo jeziora oraz rzeki, a monolityczny kanion pękał i woda robiła resztę, pogłębiając te pęknięcia, miejscami nawet do poziomu gruntu. Pomiędzy pęknięciami i uskokami wznosiły się góry o równych, jakby płaskich wierzchołkach, odciętych na jednym poziomie. To stoły. I w taki właśnie sposób uformowały się stoliwa. Z powodu warstw lawy w kanionach powstały z kolei pasy, przypominające odkrywkę w kamieniołomach. Stoliwa, choć wyglądają jak pnie gigantycznych drzew, nie są i nigdy nimi nie były. Ich pojawienie się jest związane z działaniem wulkanów na naszej planecie. To wszystko na dziś. Jeżeli ten film okazał się interesujący, zostawcie polubienie i komentarz pod spodem. Do zobaczenia wkrótce!